Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Senior Online. Na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, na pracownika banku czy na pracowników innych instytucji. Coraz częściej można spotkać się z próbami wyłudzeń pieniędzy od osób starszych. Polegają one na wykorzystaniu nieostrożności takich osób, wprowadzając w błąd co do tożsamości osoby kontaktującej się najczęściej telefonicznie. Rozmowa prowadzona jest zazwyczaj w taki sposób, aby osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmowę. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio na terenie naszego powiatu. Przedstawimy Państwu jedną z historii. Zapraszamy. Oszust w nocy zadzwonił do 88-letniej mieszkanki powiatu średniego i oznajmił, że jest policjantem. Poinformował seniorkę, że jej córka miała wypadek samochodowy, podczas którego rzekomo potrąciła kobietę, a żeby uniknąć kary, musi jak najszybciej zapłacić około 250 tysięcy złotych. Informacja ta była zaskakująca dla 88-latki. Oszust, podszywający się za funkcjonariusza, podczas rozmowy telefonicznej rozpytywał kobietę odnośnie tego, czy i w jakiej kwocie posiada w domu gotówkę. Na szczęście 88-latka nie była w domu sama, ponieważ obok była jej córka. Córka seniorki od razu zareagowała, wzięła telefon od swojej mamy i zaczęła dopytywać mężczyznę, o co chodzi, czego chce i z jakiej jednostki policji dzwoni. Wtedy kobiety w słuchawce usłyszały długi dźwięk. Oszust natychmiast się rozłączył. To był właśnie ten moment, kiedy oszust zorientował się, że nic z tego. Zakończył rozmowę i więcej już nie zadzwonił. Kobiety po całym zdarzeniu o wszystkim natychmiast powiadomiły średnich policjantów. Przypominamy, że policjanci nie proszą o pieniądze, ani też nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeśli odbierzemy telefon od nieznanej nam osoby z żądaniem wypłaty pieniędzy i przekazania ich policjantom, możemy być pewni, że rozmawiamy z oszustem. Powinniśmy zachować czujność także wtedy, kiedy ktoś nas wypytuje o oszczędności czy cenne przedmioty. Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o przekazanie pieniędzy, zwracamy się z apelem o to, aby nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie pozostawiać ich w wyznaczonych miejscach, nie wyrzucać przez okno ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tak zwanego szybkiego przelewu, nie działać w pośpiechu i nie wpłacać od razu pieniędzy z banku, skontaktować się ze znajomymi, sąsiadami, rodziną czy policjantem na numer alarmowy 112. Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza policji i żąda od nas pieniędzy, rozłączyć rozmowę i zadzwonić pod numer alarmowy 112 i natychmiast poinformować o takiej sytuacji policję. Takich sytuacji jest wiele. Apelujemy więc o ostrożność. W kolejnych odcinkach przedstawimy Państwu kolejne historie. Zapraszamy.